godzinach letnich z rogu ptaka przypatrywali się panoramie naszego kraju, zobaczyły większe czy mniejsze grupy ludzi podążające za krzyżem w kierunku polskich sanktuariów. Najczęściej ludzie ci pielgrzymują za krzyżem w stronę Częstochowskiej Jasnej Góry. Dla tych ludzi, dla wielu z nas, czy staje się przewodnikiem życia? Jakże dziwny paradoks wiąże się z tymi dwiema przecinającymi się belkami. Do śmierci krzyżowej Pana Jezusa krzyż był największym poniżeniem i hańby. Na krzyżu umierali niewolnicy, ludzie nie mający praw ludzkich. Pamiętamy z historii starożytnej, jak w pierwszym wieku przed narodzeniem Pana Jezusa niewolnik Spartakus postanowił z towarzyszami niedoli zerwać więzy zniewolenia rzymskiego. W okrutny sposób ów bunt został rozbity, a Spartakusa i jego towarzyszy niedoli Rzymianie ukrzyżowali wzdłuż drogi prowadzącej do Rzymu. Od momentu, kiedy Jezus niesie krzyż na Kalwarii, na tym krzyżu pozwoli się przybić. Koma kilka godzin i umiera. Krzyż dla ludzi wierzących w Jezusa staje się znakiem wiary, nadziei i miłości. Jakże bardzo Jezusowi zależało na tym, abyśmy wydarzeń z krzyża nie zapomnieli. Patrzcie, kochani, Pan Jezus w tajemnicy przed ludźmi. W rozmowie z Samarytanką przy studni Jakubowej mówi, że jest obiecanym Mesjaszem. Tajemnicy dokonuje tylko wskrzeszeń, uzdrowień ludzi. W tajemnicy tylko trzem uczniom na taborze ukazuje swoje bóstwo. W tajemnicy zmartwychwstaje. A to, czego najbardziej się boimy, zdradę swoich przyjaciół, osamotnienie modlitwy w Ogrójcu, a potem osamotnienie niesienia krzyża i kilkugodzinne konanie, duszenie się na krzyżu i śmierć czyni spektaklem. Pozwala, by notowano te wydarzenia. Chodziło Jezusowi o to, aby nikt z nas tych wydarzeń nie zapomniał, bo doświadczając tajemnic bolesny naszego życiowego różańca, abyśmy wiązali te tajemnice bolesne z wydarzeniami z krzyża, nie zątpili w tę prawdę, że Bóg jest miłością. Był taki czas w historii naszego narodu, że jawnie walczono z krzyżem. Pamiętamy system totalitarny, gdzie krzyże usuwano z zakładów pracy, ze szpitali, ze szkół, ale kiedy komunistom grunt palił się pod nogami, pozwalano na zawieszanie krzyży. W tym okresie odwilży w Częstochowie w kilku ulicach uczył mój prefekt, co w Ludwik Warzywa. Jednego dnia zostaje wezwany przez dyrektora szkoły do jego gabinetu. Dyrektor zmieszanym głosem mówi: księże prefekcie, otrzymałem rozporządzenie z Wydziału Oświaty. Proszę nakazać młodzieży, by pozdejmowała krzyże sal szkolny. Zaskoczony prefekt po chwili mówi: panie dyrektorze, ja sam pozdejmuję krzyż, ale pod jednym warunkiem. Jeśli pan dyrektor mi udowodni, że krzyż źle wpływa na uczniów, nie pozwala im przestrzegać regulaminu szkolnego, przeszkadza w nauce, ja sam pozdejmuję krzyż. Dyrektor rozłożył bezradnie ręce, mówiąc: przecież ksiądz wie, że ja tego nie udowodnię. To ja, panie dyrektorze, nie przyłożę ręki, by krzyż zniknął z sal szkolnej. Kochani, dla nas na pierwszym miejscu krzyż jest znakiem wiary. To przecież w imię Krzyża Świętego zostaliśmy w sakramencie chrztu włączeni do rodziny Jezusa Chrystusa. To była pierwsza modlitwa, jaką odmawiała Matka nad nami, błogosławiąc nas jako niemowlaków, kiedy kładła nas na spoczynek. Tej modlitwy rodzice nauczyli dziadkowie, znacząc naszą chromną rączką znak krzyża na naszym ciele, albo też pokazali na krzyż i mówili do nas: zrób się Pan. I machaliśmy jako niemowlaki w kierunku ukrzyżowanego Pana Jezusa. Jak pięknie bywa, gdy rozpoczynamy dzień znakiem Krzyża Świętego i kończymy. Kiedy pracę rozpoczynamy znakiem Krzyża, kiedy przed jedzeniem i po jedzeniu także się żegnamy. Ja ze wzruszeniem wspominam wydarzenie z mojego życia,
jako siedmiolatek w kapłaństwie zamieszkałem w domu rodzinnym i kiedy wychodziłem z domu, by odprawić mszę świętą u sióstr Albertynek na Zawodziu, mamcia dochodziła ze mną do drzwi wyjściowych i błogosławiała mnie na drogę, abym szczęśliwie wrócił do domu. Pięknie jest wyrazem wiary, kiedy mężczyźni przed krzyżem zdejmują czapki, kobiety się żegnają. To jest znak naszej wiary. Ale krzyż także jest znakiem naszej nadziei. To właśnie ta belka pionowa łączy niebo z ziemią i mówi o tym, że Chrystus stępuje na ziemię, by nas zbawić, ale my myślimy o wieczności, bo tam spotkamy się z Chrystusem, który nam da życie wieczne. Także, kochani, do niedawna karetki pogotowia nazwane pojazdami nadziei miały czerwone krzyże. Oznakowane były czerwonym krzyżem, bo lekarz jechał z nadzieją tym pojazdem, że pomoże choremu w cierpieniu, a chory oczekiwał na ten pojazd z tym znakiem czerwonego krzyża, że otrzymałby w cierpieniu. Nie wiem, komu przeszkadzało, że inny symbol tam wystąpił, nie będę komentował jaki, ale krzyż jest także dla nas znakiem przeogromnej nadziei. To właśnie Jezus do nas mówi: idę do domu Boga Ojca przygotować wam mieszkanie. W domu Boga Ojca jest mieszkań wiele, a także wskazuje na siebie i mówi: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby umarł, żyć będzie. Szczególnie ta nadzieja nam towarzyszy, gdy doświadczamy cierpienia, nieuczalnej choroby, spotykamy się z doświadczeniem śmierci w rodzinie, uczestnicząc w pogrzebie, czy 1 listopada stojąc przy grobie naszych bliskich, ta nadzieja nam towarzyszy, nadzieja życia wiecznego. Jezus jest naszym zmartwychwstaniem i życiem. Ale przede wszystkim, ukochani, krzyż jest dla nas znakiem miłości. Czy Państwa nie dziwi, dlaczego mamy obowiązek w Niedzielę Święto być na mszy świętej? Bo tutaj uobecnia się Jezusowa śmierć krzyżowa, Jezusowe zmartwychwstanie. Mamy się uczyć rozłożonych rąk, które Jezus pozwoli sobie przybić na krzyżu. I tymi dłońmi Jezus obejmuje wszystkich ludzi. I tych nawet, którzy krwią z Niego, którzy nie chcą uwierzyć, że jest Bogiem. Ale na pierwszym miejscu nas, zapatrzeni w krzyż, mamy przypominać sobie o przesłanie wielkie Jezusa: nie ma większej miłości od tej, kto życie swoje oddaje za drugiego człowieka. A także przypominamy sobie przykazanie miłości Boga i bliźniego uspełnione przez Pana Jezusa. W Starym Testamencie przykazanie miłości brzmiało: kochaj bliźniego swego jak siebie samego. Miarą miłości drugiego była moja miłość własna. Tymczasem Jezus mówi: daję wam przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak ja was umiłowałem. Tej miłości Chrystusowej będziemy się uczyli do końca naszego życia. Miłości, która jest cierpliwa, łaskawa, nie zazdrości, nie działa obłudnie, nie szuka swego, nie pamięta urazów, ale wszystko przetrzyma, jest nawet silniejsza od śmierci. Dlatego przechodzimy na Eucharystię, by ją z kapłanem przewodniczącym odprawić, złożyć Bogu Ojcu w ofierze Chrystusa i samych siebie. I miłości Jezusowej będziemy się uczyli do końca naszego życia. Dlatego, kochani, chciejmy z wielką dumą żegnać, nosić krzyżyki na piersi. Też słyszałem przypadek związany z jednym z egzaminów w Częstochowie. Zdawała 18-latka, która niedawno pożegnała swoją matkę. Matka przed śmiercią mówi do niej: dziecko, nie masz już ojca, ale weź ode mnie złoty krzyżyk. Ja go dostałam od twojej babci. Noś go na szyję. Ten krzyżyk będzie ci mówił o miłości Jezusa do ciebie i o mojej miłości. I nigdy z nim się nie rozstawaj. I zdając egzamin, dziewczynka ubrała białą chustkę, wyłożyła na zewnątrz w krzyży. Traf chciał, że podczas dawania ustnych egzaminów przyszedł delegat Wydziału Oświaty. Kurator.
Dziewczynka zasiada do stolika, by odpowiadać. Zobaczył złoty krzyżyk, najpierwszy mówi do dyrektora szkoły: niech ona to zdejmie. Dyrektor przerażony podchodzi do uczennicy, mówi: dziecko, panu kuratorowi przeszkadza ten krzyżyk, zdejmij go albo schowaj. Ona spokojnie mówi: panie dyrektorze, ja tego nie zrobię, ja przyszłam zdawać egzamin. I kurator, widząc jej upór, kazał jej zdawać. Oczywiście z grupy tych uczniów najlepiej zdawał, niezmiennie zdolną uczennicą. Kiedy ogłaszano wyniki, kurator przewodniczył i mówi: no, najlepiej ze wszystkich tu zebranych ty zdawać. Podchodzi do niej, wyciąga rękę i mówi: gratuluję ci. Ona popatrzyła odważnie na kuratora i mówi: proszę pana, pan mi wyrządził wielką krzywdę. Dlatego, że ten krzyż ma podwójne znaczenie u mnie. Pierwsze, jestem katoliczką i ja wierzę, że Chrystus umiera za mnie na krzyżu, bo mnie kocha i ten znak miłości będę nosiła do końca życia. A po drugie, to jest dar mojej matki. Mamusia mi powiedziała, żebym nigdy z nim się nie rozstawała, bo to będzie oznaczało, że mama jest przy mnie i mama mnie za światów także kocha. Rozbity kurator powiedział niskim głosem: to cię bardzo, a bardzo przepraszam. Ukochani, dziś też widzicie, jak Europa boi się Chrystusa. Z Ryszardem Krawczykiem wyśpiewaliśmy piosenkę: Europo, nie możesz iść bez Boga. Pamiętaj, o czym mówił Jan Paweł II, o chrześcijańskich korzeniach i wracaj do chrześcijaństwa. Ukochani, jak wyglądałaby rzeczywistość Europy, gdyby nie Chrystus? Co by się stało? Widzicie sami, kto się wyprawia, kiedy przekreśla się Ewangelię Pana Jezusa. Morduje się narodzone dzieci. Niepotrzebni są starcy. A także próbuje się w różny sposób rozkładać człowieka. I dlatego też, patrząc w Chrystusa, powtarzajmy słowa pieśni. Jezu, Ty widzisz, krzyża się nie lękam. Jezu, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję, pod tym krzyżem klękam, bo na tym krzyżu Boga mego widzę. I pieśni, którą zaśpiewam, jeszcze raz odbywę w sobie przeogromną miłość do Chrystusa, ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który dla nas jest znakiem wiary, nadziei i miłości.